Kim jest kobieta na krańcu świata? Właśnie na to pytanie próbowałam sobie odpowiedzieć, podróżując na krańce świata i pisząc moją najnowszą książkę. Zastanawiałam się nad tym, co łączy nas, kobiety w XXI wieku, co nas dzieli, jakie mamy marzenia, pragnienia i czy zależnie od tego, na jakiej żyjemy szerokości geograficznej, czy tak naprawdę bardzo się od siebie różnimy. I okazało się, że no faktycznie jest trochę rzeczy, które nas dzieli, ale jest też mnóstwo rzeczy wspólnych. To, co jest chyba dla wszystkich kobiet na całym świecie identyczne, to jest miłość do dziecka. Z miłości do dziecka kobieta jest w stanie zrobić wiele, jeśli nie wszystko. To jest też chęć podobania się, głównie płci przeciwnej, ale to jest chęć dbania o siebie. To było autentycznie niesamowite, kiedy wspominając teraz bohaterki mojej książki i programu Kobieta na krańcu świata, przypominam sobie takie momenty, jak na przykład jedna z kobiet saperów na polu minowym, wyobraźcie sobie, upał 40 stopni, żar się leje z nieba, mundury. Taka bardzo niekobieca sytuacja, niesprzyjająca tak naprawdę kobiecości. I nagle dziewczyny wyjmują gdzieś z kieszeni mundurów szminki i szminkują sobie usta, żeby lepiej wyglądać w naszych kamerach i przed obiektywem aparatu. No właśnie, takie są trochę kobiety, jak się okazuje. Wydaje mi się, że to, co jest najciekawsze we wszystkich miejscach na świecie, to są ludzkie historie. To tak naprawdę ludzkie historie stanowią o energii danego miejsca. O tym piszę w mojej książce i opowiadając nawet o słoniach, o sierocińcu dla słoni, okazało się, że to jeden z bardziej poruszających rozdziałów tej książki, który robi naprawdę duże wrażenie na czytelnikach. Opowiadam o małych słoniątkach, które trafiają do ośrodka Daphne Sheldrick w Kenii koło Nairobi, ale tak naprawdę najistotniejsza jest postać właśnie Daphne Sheldrick, kobiety, która stworzyła ten sierociniec, która tym słoniom pomaga i która sprawia, że one mają w ogóle szansę powrotu do normalności. Nieprawdopodobny wysiłek człowieka, bo żeby taki słoń wrócił do swoich naturalnych warunków, w których powinien tak naprawdę egzystować, potrzeba 10 czy 15 lat pracy człowieka i potrzeba ogromnego zaangażowania finansowego, ogromnej energii, żeby móc tego słonia zwrócić naturze. Daphne jest jedną z moich ulubionych bohaterek, ale jest ich tak naprawdę w tej książce kilka szalenie bliskich mojemu sercu. Osobą, która będzie w moim sercu na zawsze i którą bardzo wspominam, jest Carmen Rojas. To jest boliwijska zapaśniczka, której przyszło żyć w naprawdę ciężkich warunkach życiowych. Ja nie rozumiem do końca wyboru, którego Carmen dokonała w swoim życiu. Przez wiele lat była żoną tyrana, który bił ją i maltretował i postanowiła w końcu odejść od niego z dwójką dzieci. W Boliwii życie dla kobiet jest naprawdę bardzo trudne i bardzo niesprawiedliwe. Ona odchodzi od męża, postanawia budować swoją przyszłość na zawodzie zapaśniczki. Nazywa się ją Cholitą, tak? To jest taka zapaśniczka, która walczy w tradycyjnym stroju Indian Aymara, w spódnicy, w meloniku, w chuście. Wygląda to bardzo barwnie, ale barwne już w ogóle nie jest, ponieważ Carmen co tydzień wychodzi na ring i za równowartość 10 dolarów, czyli relatywnie małą kwotę, pozwala się na tym ringu znowu bić i katować, tylko tym razem za pieniądze. Wybór z jednej strony niezrozumiały, ale z drugiej strony szalenie ją podziwiam, bo chcąc zapewnić byt i przyszłość sobie i swoim dzieciom, zdecydowała się na bardzo ciężki los i ciężki kawałek chleba. Ciekawą też historią jest dla mnie opowieść o 14-letniej pannie młodej, bodaj 14-letniej, ponieważ Raisiwa nie ma pojęcia, ile ma lat. Urodziła się w Namibii, w wiosce plemienia Himba i została wydana za mąż przez swoich rodziców, przez matkę głównie, która zaaranżowała jej małżeństwo. Ale Raisiwa bardzo nie chciała wyjść za mąż. Miała innego narzeczonego, kochała kogo innego i w dniu swojego ślubu była głęboko nieszczęśliwa. Płakała, nie wyobrażała sobie, że ma z tym człowiekiem spędzić resztę życia, ale jednocześnie godzi się na pewien model, w którym przyszło jej funkcjonować. I kiedy pytam ją, jaki los wybrałaby dla swojego dziecka, to nie odważyła się sprzeciwić tak naprawdę tradycji i mówi, że tak, że mimo wszystko uważa, że to jest słuszne, że dla swojego dziecka ona też wybierze męża. Bardzo byłam też ciekawa, czy zazdrość jest
naturalną, wrodzoną cechą człowieka, przypisaną człowiekowi odwiecznie, czy też zazdrość jest czymś, co mamy wykształcone kulturowo. Dlatego wybrałam się na Zanzibar, żeby zgłębić ten temat. Poznałam dwie kobiety, które są żonami jednego męża. No i rzeczywiście na pierwszy rzut oka wszystko wygląda świetnie. Dzielą się obowiązkami, wspólnie wychowują dzieci, razem pracują, ale już po kilku godzinach, po kilku dniach pobytu tam okazało się, że nic nie jest takie oczywiste. Że oczywiście, że każda z nich wolałaby mieć męża dla siebie, tylko nie może się do tego przyznać głośno. Czyli jednak zazdrość jest naszą naturalną cechą. Ale Zanzibar to szalenie ciekawe miejsce też z innego powodu. Opowiadam tam o plantacji glonów, o tym, jak pozyskuje się glony, gdzie za kilogram suszonych glonów dziewczyny uzyskują równowartość może 50 centów dolarów amerykańskich, a potem my, Europejczycy, w naszych perfumeriach płacimy za taki krem równowartość 100 dolarów. Pisanie tej książki było dla mnie fascynującym doświadczeniem. To 8 historii. 8 historii napisanych przez życie. Te historie są z jednej strony inspirujące, są pouczające, czasami są smutne, wesołe, są o miłości, o zdradzie, o nienawiści, o tym wszystkim, co nam się przydarza w życiu. Ale to też książka dla tych, którzy są ciekawi świata, którzy chcieliby się czegoś nowego, innego dowiedzieć o kulturze. W tej książce staram się pokazać pewne tło historyczne, kulturowe, pewne uwarunkowania, które sprawiają, że moje bohaterki są takie, jakie są. Pewne rzeczy, które przydarzyły im się w życiu, które sprawiły, że tak, a nie inaczej potoczyły się ich losy. Dlatego ta książka jest opowieścią z jednej strony o człowieku, ale też o kraju, o miejscu, o energii tego miejsca. Ale zbierając materiał z tej książki, przydarzyło się naprawdę mnóstwo historii. W telewizji nie było szansy tego pokazać. Wiemy, że telewizja rządzi się takimi prawami, że czasu na antenie jest mało, materiału jest zawsze za dużo. Natomiast w książce mogłam opisać, jak to wszystko wygląda trochę od zaplecza, jakie są realia tak naprawdę powstawania programu telewizyjnego. Od ostatniego naszego wyjazdu, od powrotu z Afryki, która była ostatnim wyjazdem w serii, do dnia złożenia tej książki do druku minęły 3 tygodnie. Ja jeszcze nie słyszałam, żeby ktoś na tak wariackich papierach wydał jakąkolwiek książkę, ale podjęłam się tego. Co to oznaczało? Oznaczało to, że przez te 3 ostatnie tygodnie właściwie nie spałam, nie jadłam, nic nie byłam w stanie robić, tylko pisałam. Ale nie ukrywajmy, żeby powstała taka książka, nie jestem w stanie zrobić tego sama. Towarzyszył mi zespół fantastycznych ludzi, którzy rzucili całą swoją robotę, życie prywatne i oddali się temu projektowi. Oddali się koncepcji napisania książki Kobieta na krańcu świata. Mam nadzieję, że książka Wam się spodoba. Mam nadzieję też, że to nie koniec tych opisów kobiet na krańcach świata i pokuszę się kiedyś o ciąg dalszy, dlatego że w każdym człowieku tak naprawdę kryje się ciekawa historia. Czasami wystarczy rozejrzeć się i okazuje się, że gdzieś koło nas żyje bardzo ciekawa osoba, która ma niesamowitą historię, nad którą warto się pochylić. A to, co dla mnie zawsze było, jest i będzie najciekawsze, to ludzie i to, co mają do opowiedzenia o sobie. O tym wszystkim na łamach mojej książki, którą bardzo serdecznie Wam z dużą nieśmiałością, ale polecam i czekam na opinię. Przysyłajcie do mnie swoje komentarze, nawet jeśli są najbardziej negatywne. Postaram się je uwzględnić przy kolejnych moich książkach.